Witam serdecznie. Gościem Nowego Ekranu jest pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Witam serdecznie. Od razu pana zaczepię o najważniejszą chyba, jeśli patrzeć na media, te główne media w Polsce, najważniejszą rzecz w polskiej gospodarce, czyli sytuacji kibiców. No tak, rzeczywiście, jakby popatrzeć tak z boku, to prawdziwie zielona wyspa, kraj mlekiem, miodem płynący, bo jedynym zmartwieniem zasadniczym mediów, a również premiera naszego państwa, są kibole, czyli ci kibice, chuligani po prostu zwyczajnie na stadionach. Żartujemy oczywiście, ale to jest dramatyczne w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje w Europie, na świecie. Świat stoi przed kolejną fazą kryzysu, a my martwimy się o to, jak sobie poradzić z garstką po prostu chuliganów na stadionach. Otóż właśnie, mam nieodparte wrażenie. Jest to przekonanie graniczące z pewnością, że ta akcja z kibicami tak naprawdę jest próbą zaciemnienia obrazu rzeczywistości, która nas otacza, przede wszystkim tego, co robi rząd, co zadeklarował, co już prawie kończy, czyli uchwalenia budżetu na przyszły rok. Absolutnie tak. Doskonale państwa portal Nowy Ekran o tym zwraca na to uwagę, że to jest odwracanie uwagi, takie odwracanie kota ogonem, żeby, że tak powiem, ta galareta tutaj w tym kraju nadal funkcjonowała, żeby nic istotnego się nie zdarzyło i żebyśmy nie dyskutowali o sprawach podstawowych. Najlepszym dowodem na to, że my jesteśmy przecież w fazie tworzenia, właściwie już można powiedzieć, przyjęcia przez rząd projektu budżetu na rok 2012, mimo że jeszcze nie do końca znamy dane z 2010, nie znamy wykonania pierwszego półrocza tego roku, a już mamy przygotowany budżet na 2012 i jakoś się o tym specjalnie nie dyskutuje dużo. To nie będzie szczęśliwy budżet. W ogóle bym powiedział tak, że to jest taki budżet nie tylko nierealny, w dużej mierze nieprawdziwy, ale po prostu niepoważny. Dlatego, że argumentem głównym na rzecz tego, żeby szybciej go uchwalić, żeby on nie był przedmiotem debaty publicznej, debaty politycznej, wyborczej, no bo będą wybory, więc po co dyskutować, wtedy się spierać o budżecie. To jest jakieś, można powiedzieć, fundamentalne nieporozumienie i powiedzmy sobie szczerze, to jest kompletna nieznajomość zasad demokracji. Bo właśnie w demokracjach od brytyjskiego parlamentu podstawą debaty publicznej był budżet, były plany finansowe, wydatki. O to się kłócili, a niektórzy nawet tracili głowę, prawda, przez to. U nas się mówi, że właśnie nie dyskutujmy o tym, no bo przyjęto, zaklepano, pan minister Rostowski przyniósł, panowie ministrowie klepnęli. Ma być stabilnie, ma być oszczędnie i ma być bezpiecznie. Miało być oszczędne już dawno temu. Mieliśmy mieć ograniczoną administrację publiczną, która się w magiczny i tajemniczy sposób rozrosła. Miało nie być podnoszonych podatków. Miały być podatki stałe. Tymczasem społeczne. Ale chyba tak nawiasem mówiąc, odnośnie tego budżetu, który jest przygotowywany przez rząd i który będzie przegłosowany, bo co do tego chyba nie mamy wątpliwości, nie ma ani jednej zadowolonej poza Radą Ministrów, grupy społecznej, która ten budżet przyjmie z uśmiechem na ustach. I chyba kancelarią prezydenta obecnego, dlatego że mimo, że nasza kancelaria, naszego prezydenta wydaje prawie tyle, co królowa brytyjska, no to nie obcięto tam specjalnie funduszy. Ale powiedzmy sobie, powiedzmy tak, jeśli chodzi o ten budżet, tam właściwie na 2012 rok fikcja goni fikcję. To jest po prostu kompletna lipa, całkowicie nieuwzględniająca, bym powiedział, całego szeregu zagrożeń, które są zarówno po stronie europejskiej, jak i na naszym podwórku. Proszę sobie wyobrazić, że ten budżet na 2012 został skonstruowany, kiedy my tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jaki był ostatecznie bilans obrotów płatniczych za granicą w 2010 roku. Bo tam jest przecież ta słynna pozycja saldo błędów i opuszczeń, która może się okazać, że mamy nie 50 miliardów na plusie, tylko 50 miliardów na minusie złotych. I że to trzeba będzie odjąć od wielkości PKB za 2010 rok i wtedy może się okazać, że nie tylko nie mamy deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 7,9%, tylko na przykład 8,5%. Więc ja już nie mówię o tym, że jest rok 2011 dopiero i jeszcze nie znamy wykonania pierwszego półrocza. Tam są wielkości wzięte zupełnie z księżyca. Na przykład zakłada się niesamowity wzrost dochodów podatkowych. Z PIT-u prawie 10%, z VAT-u 8%, z akcyzy 7%. A od przedsiębiorstw podatków CIT-owskich ma być wzrost aż o 20%. Ja się pytam, czy co odkryjemy, po gazie łupkowym teraz odkryjemy wielkie złoża ropy naftowej? Myślę, że to jest
na Mazowszu? Magia arkusza kalkulacyjnego, bo pan minister Rostrowski nie zwrócił uwagi na to, że we wszystkich gospodarkach, gdzie podatki na przykład zmniejszano, dochody z podatków rosły. Spodziewa się, że w Polsce po podniesieniu podatków, a rząd zapowiada, że jeszcze te podatki podniesie. No tak, bo zapowiada VAT na ubranka 10-23%, akcyza na papierosy, akcyza na węgiel jest zapowiadana. Niesłychanie groźna sprawa. To może dlatego rząd spodziewa się, że te podatki wzrosną. Tak naprawdę, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, taka działalność przeciwspołeczna, bo to jest działalność przeciwko społeczeństwu, przeciwko własnemu narodowi, doprowadzi do ogromnego rozrostu szarej strefy. Ja myślę, że to zagrożenie realnie istnieje, oczywiście, zwłaszcza jeśli chodzi o to, że ten VAT właściwie zmusza do tego taki wysoki, jeden z najwyższych w Europie VAT-ów, ale tam jest w ogóle są księżycowe wielkości w tym budżecie na 2012. Na przykład myśmy już obiecali Unii, pan minister, przepraszam, nie myśmy, pan minister Rostowski, którego osobiście określam takim wdzięcznym mianem Tajfun Vincent, on obiecał Unii Europejskiej, że my zejdziemy z tym deficytem sektora finansów publicznych w przyszłym roku z prawie 8% do 2,9%, poniżej 3%. Tego wymaga Unia, prawda, żeby zejść. Tylko jeśli mielibyśmy zejść z 8% deficytu do 3%, to by oznaczało albo drastyczne podwyżki wszystkich podatków i ogromny fiskalizm, albo cięcia i oszczędności rzędu 90 miliardów złotych. Ani jednego, ani drugiego nie widać w tym budżecie, a jednocześnie mówimy, że tak, że my to z tym sobie poradzimy. Fundusz Walutowy, który jest niesłychanie przychylny tej ekipie rządzącej, mówi, to jest nierealne, jak osiągniecie w przyszłym roku 4-4,5% deficytu, będzie super. Grecy przecież dostali 110 miliardów euro pomocy, wprowadzili drakońskie oszczędności i wcale z tym deficytem nie mogą sobie poradzić dalej. Nadal rosną długi, rośnie deficyt. Tak naprawdę to są takie opowieści, że tak powiem, dziwnej treści w tym budżecie na 2012, bo tam na przykład też jest, że mamy oszczędnie, ale będziemy pożyczać. Potrzeby pożyczkowe netto mają wynieść około 50 miliardów złotych, a potrzeby pożyczkowe brutto, czyli to, co trzeba będzie pożyczyć nowego, żeby spłacić stare, bo akurat w 2012 przyjdzie płatność za radosną twórczość pana ministra Rostowskiego z lat 2009-10, to te potrzeby pożyczkowe brutto są szacowane na ponad 180 miliardów złotych. To jest więcej niż nawet w tym roku. Więc ja nie bardzo, naprawdę, jeśli poważnie do tego się odnosić, to można powiedzieć, że to jest taki cyrk objazdowy, gdzie ten sztukmistrz z Londynu pokazuje nam różne sztuczki, tą kiełbasę taką wyborczą pokazuje na talerzu, że do wyborów to tak fajnie właśnie wygląda, a potem odbędą się wybory i nam się ta kiełbasa zamieni w dietę cud. A teraz diety są modne, prawda?